Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, to rzeczywiście kuriozalne, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości składa hołd osobie skazanej prawomocnym wyrokiem, która czeka w tej chwili na ułaskawienie prezydenta. To rzeczywiście obrzydliwe, że w Wysokiej Izbie przemawia osoba, która jest ostatnią, która mówi, może mówić o historii, specjalista od krużganku oświaty. Szanowni Państwo, chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć dość. Dość Bąkiewiczów, dość antyeuropejskiej narracji w tej Izbie. I te wybory, które przed nami właśnie są po to, żeby Polski nie reprezentowali tacy ludzie jak Bąkiewicz czy Braun. Chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Szanowni Państwo, składam wniosek i od tego zacznę. Wniosek w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie pośle, ja bardzo przepraszam. Szanowny panie, proszę zająć miejsce stosowne do sytuacji. Nie ma pan teraz głosu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę, żeby osoba, która nie jest posłem, to jest kolejny uzurpator. Bardzo proszę, panie pośle, kontynuować. Kolejny uzurpator, który wchodzi na salę sejmową. Szanowni państwo, składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu Bąkiewicza. Hańbą jest to, że taka osoba w tej Izbie przedstawia projekt jakikolwiek, nawet obywatelski. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest znowu gra na strojach antysemickich, to jest gra na wywoływaniu sporów, których po prostu nie mam. Szanowni Państwo, mienie bezdziedziczne w Polsce jest uregulowane. Odziedziczył je najczęściej Skarb Państwa i Skarb Państwa jest jego właścicielem, czy to poprzez gminy, czy później komunalizację. Mnóstwo było takich przypadków. W związku z tym nie ma problemu z mieniem bezdziedzicznym. Od tego zacznijmy. Druga sprawa to kwestia regulacji, którą przyjął Kongres Stanów Zjednoczonych, a o której nawet ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce mówiła, to tylko był jednorazowy raport dla Kongresu Stanów Zjednoczonych. Nie ma potrzeby przyjmowania jakichkolwiek nowych regulacji w tym zakresie. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć również, że wątpliwości prawne co do tego projektu, zgodności z Konstytucją, ma Biuro Analiz Sejmowych, są również sformułowane one w opiniach, które zostały przedstawione do tego projektu. Więc nie ma sensu dyskutować nad merytoryczną kwestią, ponieważ jest to uregulowane. Dzisiaj ta sprawa, zobaczcie Państwo, po raz kolejny służyła przedstawicielom skrajnej, nacjonalistycznej, brunatnej prawicy do tego, żeby uderzyć w wartości, jakim jest Unia Europejska. Wartości, jaką jest Unia Europejska w czasie, kiedy trwa pełnoskalowa wojna na Ukrainie, wywołana przez zbrodniczy reżim Władimira Putina, panie pośle Braun. Putina, którego pan, jak rozumiem, do którego ma pan inne stanowisko niż większość tej Izby. Szanowni Państwo, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nasze stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Uważamy, że nie jest godne, żeby pan Robert Bąkiewicz prowadził ten projekt. Natychmiast powinien zniknąć z tej sali, natychmiast przy pierwszym możliwym głosowaniu powinniśmy odrzucić ten projekt. Będziemy stać na straży interesów Rzeczpospolitej. Będziemy przygotować takie regulacje prawne, które są potrzebne polskim obywatelom, żeby zagwarantować ich bezpieczeństwo również własności, ale także dobrą jakość życia. Nie może być reprezentantem społeczeństwa człowiek, który był beneficjentem. Najpierw był politycznym, moralnym bankrutem, a później był beneficjentem funduszy, które wyprowadzał na lewo i prawo. Szanowni Państwo, fundusz patriotyczny, pieniądze brane na stowarzyszenia trzyosobowe, takie jak Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości, 3 miliony złotych, nieruchomość w powiecie otwockim, hektarowa, gdzie do tej pory nie wiadomo, co tam się dzieje, kto z tego korzysta. Przykład i pilotaż tego, co później zrobił Czarnek z Willą Plus. Ale również bezczelnie wyprowadzane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan Ziobro, który wziął Bąkiewicza na listę, z czym zhańbił partię Prawo i Sprawiedliwość, do ostatniej chwili, jeszcze tuż przed wyborami, finansował tak zwane projekty mediów narodowych. Mediów narodowych, które na YouTubie zostały zatrzymane, bo siały hejt i zgorszenie.
Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć również z projektem Narodowy Instytut Wolności. Ludzie Glińskiego, na szczęście już w opozycji, pan Mazurek, który jak okazało się był bliskim przyjacielem pana Edgara Kaubosa. Razem wyprowadzali projekty, razem prowadzili interesy, nie tylko, jak się okazało, prowadził je Edgar Kaubos w warstwie WIS, ale również w warstwie wyprowadzania dotacji, również na potrzeby Wawrzyka i jego świętokrzyskiej fundacji. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, jesteśmy przeciwko hejtowi, jesteśmy przeciwko temu, żeby propagandyści i populiści zajmowali czas Wysokiej Izby. Chcemy pracować nad rozwiązaniami, które są bardzo ważne, związane z bezpieczeństwem, związane z odpornością społeczną, związane z obroną cywilną, tego, czego nie było przez lata. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że Koalicja Obywatelska w tej sprawie ma jasne stanowisko. Składamy wniosek o odrzucenie tego projektu. Nie chcemy więcej Bąkiewicza widzieć na tej sali. Dziękuję bardzo.